Cześć, witajcie z tej strony Piotrek, a to jest już druga odsłona gry 35mm. A w poprzednim odcinku skończyliśmy sobie tutaj, przy tej dziwnej rzeczy. Pójdziemy dalej eksplorować naszą fabułę. Odkryłem bardzo jedną niezbyt fajną rzecz. Mianowicie, kończąc poprzedni odcinek w tamtym miejscu i wchodząc ponownie do tej gry, zrodziliśmy się na checkpoincie, który był w tamtym bodajże miejscu, gdzieś w okolicy tamtego miejsca. I także wydaje mi się, że będziemy musieli kończyć odcinki na którymś z checkpointów, ponieważ i tak czy siak nie możemy tego zapisać w naszym miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy. Także będziemy to kończyć na checkpointach, a my sobie idziemy dalej, eksplorujemy fabułę. Ale dźwięki są kosmiczne. Eksplorujemy dalej sobie fabułę. Cały czas podążamy z naszym kolegą główną ścieżką wytyczoną. Może sobie troszkę podbiegnijmy, żeby było odrobinę szybciej. Bardzo mnie cieszy fakt, że zostawiacie łapki w górę pod filmem. O, jakaś cutscenka. Zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego przygotowali. O, coś tu się dzieje. To jest niedźwiedź? To jest niedźwiedź. O cholera. Biegniemy z naszym kolegą. Goni nas niedźwiedź, rozumiecie sytuację? O kurde, i tam narastająca muzyka. Boże, jak ten rusek dziwnie biega. Niech to się ogląda do siebie. Wyjmiemy sobie nóż. Nie chcę się oglądać do siebie, nie chcę zginąć, naprawdę. Pomóż mu. Czemu ją nie mogę pomóc? Okej, jesteśmy w środku. Niedźwiedź jest za nami. A, ty miałeś spluwę. On nie mogłeś go szybciej zabić po prostu? Tutaj mieliśmy chyba checkpoint, tak mi się wydaje. Oczywiście nie skończymy teraz nagrywania. Także nie ma co się martwić, spokojnie. Oj, chyba zemdlał z wrażenia, kolega. Żaden niedźwiedź mnie nie zaatakował, przynajmniej nie zdążył. Klikamy na E, żeby się podnieść. Prawdopodobnie wrócić do żywych. O, na łóżku spaliśmy. Czyżby to był kolejny dzień przetrwania? Gdzie my jesteśmy? Ciekawego tu nie ma. W naszej. Medykament, który nie możemy wziąć. Lampkę możemy zapalić. Zostawmy lampkę zapaloną. Kurczę, aż mi się normalnie niedobrze robi od tego rybiego oka. Halo? Czy jest tu ktoś? Holy shit! Ten gość się chyba nie przeżył. Ktoś tam kurwa strasznie. Kaszle, w sensie. O mój Boże. Gdzie my jesteśmy w ogóle? To jest jakiś szpital, tak? To jest jakiś szpital, ale tu większość osób... po prostu nie przeżyła tej epidemii. Mam nadzieję, że on nie będzie próbował nas zaatakować. A trochę tak wyglądało. Gdzie my się teraz pojawimy? A rozumiem, że to była cutscenka z tego... z jego przeszłości może. Jak znajdował się w szpitalu podczas tej epidemii. Ciekawe, bardzo ciekawe.
Fajne, bo to wszystko nie jest takie jasne też. Ugovor ja wypełnił. Ostatnie nie ma znaczenia. Nawet napisy nie są aż tak dobrze widoczne przez ten ogień. Ładne, prawo twoje. Nie przeczytałem pierwszego zdania przez ten ogień, nie zauważyłem. Kiedy ludzie zaczęli umierać, nikt i podumać nie mógł, że to wszystko tak zakończy. Kiedy ludzie zaczęli ginąć, nikt nie mógł sobie wyobrazić tego, że tak wszystko się skończy. Nikt nie był do tego gotów. Nikt nie był gotowy. Możemy się rozglądać podczas kasynki. Skróciło się nasilenie ziemi w razy. Казалось бы, воздуха больше, пространство шире. Но нет. Ale flaszkę mamy, to się liczy. Człowiek okazał się настолько dzik i nieadaptirowan, że начал gryźć sam siebie. A to jest chyba naturalne, że ludzie podczas takiej epidemii zaczynają wariować. Nie są sobą. Nikt nie był w stanie kontrolować tej całej sytuacji. W moim mieście w pierwszy dzień ludzie zaczęli bić witryny, wynosić cenności, medykamenty, продовольствие. W pierwszym dniu w jego mieście zaczęli wszystko kraść. Samochody. Zaczęli niszczyć innych samochody. Żeby tylko dotrzeć, cholera, jak najszybciej do szpitala. Ale jaja. Krótka historyjka na temat tego, jak to się wszystko zaczęło. Okej, musimy coś wykombinować z tymi rzeczami. Okej, jesteśmy po tym krótkim filmiku. A kolega coś wspomniał o wodzie, jak już wcześniej wspominałem też. Ja o wodzie ze studni. Czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj w koło będzie studia. Będziemy musieli ją znaleźć. Zobaczmy sobie może tutaj. Poeksplorujmy może troszkę to miejsce. Czy coś tutaj znajdziemy? O, tu są jakieś drzwi. Czy przez te drzwi można przejść? Drzwi są zamknięte z drugiej strony. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli wyjść i no przeważnie coś takiego jest, to już wiadomo, że trzeba się tam dostać. Ja nie wiem, czy ja chcę wyjść. To jest moje takie główne pytanie. Czy ja chcę wyjść na zewnątrz i nie za bardzo wiem, co mnie tam może spotkać. A czy tu możemy wyjść? Okej, tu możemy wyjść. Dzień dobry. O Jezu, się przestraszyłem, no to jest tylko ten niedźwiedź, którego zatłukł. No, nie chciałbym być potraktowany takimi kłami. Tu raczej chyba nic nie będzie. Tutaj też nie, dobra, musimy się dostać w tamtą stronę. Ja chciałbym to zrobić jak najszybciej, bo jak ma mi coś wyskoczyć, to wolę się przestraszyć od razu. Ale jak na razie chyba się nie zapowiada na to, że coś mi tu wyskoczy. Czy to jest tutaj? Tak, to jest tu. To są te drzwi. A czy mamy coś tutaj, co możemy sobie zabrać? Na stole raczej nic nie ma. O, baterie są. Jedzenie. Garnuszka nie możemy raczej wziąć. A tutaj coś jest? Nie, tu też nic nie ma. Pod tamtym stołem raczej nic. Dobra, czyli tutaj raczej nic nie możemy wziąć. To nie wiem, po co mi kazali tutaj się przejść. A czy tutaj coś jest? Sprawdźmy sobie te wszystkie narożniki. Coś wspominał o wodzie ze studni. No, na pewno, żeby mieć wodę ze studni, potrzeba coś ją napełnić, tak? Raczej żadnej butelki nie mamy. Czy coś ten deseń? Wiadro. Możemy wziąć wiadro? O, wzięliśmy wiadro, także teraz pozostaje nam chyba szukać studni. Dobra, bo widziałem, że tam są jakieś budynki, tak? Tak, to idziemy szukać studni.
jest w miarę jasno przy tym księżycu. A tu nie wygląda, żeby jakaś studnia była. Wiecie, no studnia mi się kojarzy z czymś takim dosyć dużym, nie? Chyba, że możemy... Nie, stąd raczej wody nie będziemy brali. A to co to jest? O. Jak to użyć? Jak użyć tylko tego wiadra? Niby mamy studnię. Tylko jak użyć tego wiadra? Wydaje mi się, że to jakoś powinno się automatycznie stać, czy też nie? Czy co, wydaje mi się, że z tego nie możemy jednak skorzystać. Zatem to nie bardzo wygląda jak studnia, tak? Niby trochę tej wody jest, ale to chyba nie jest ta studnia. Wydaje mi się, że musimy poszukać, tak jak mówiłem wcześniej, czegoś chyba większego, co będzie przypominało tą studnię. Tutaj raczej nic nie ma. W domu raczej studni nie będzie, więc na razie nie będziemy eksplorować tych domków. Gdzie może być taka studnia? Czy to jest studnia? Nie, to są te kręgi kamienne, czyli to nie jest studnia. A może tutaj? Halo? Nie, no to raczej nie wydaje się być studnią. A ta buda? Raczej dla psa jest za duża. Jakiś korkociąg tu jest. O! O, wiecie co? Chyba znalazłem. O, tak, to jest studnia. Jak głęboko muszę ją zanurzyć? Ale chlupło. I do góry. Dobra, czyli jedną zagadkę rozwiązaliśmy. Czy mogę to zamknąć? Nie, chciałem być kulturalny. Dobra, wracamy do naszego gościa. Wodę mamy, także zrobiliśmy to, co chciał. Co prawda... O, jakieś kroki. Co prawda... Nie wiem, czy... czy to będzie jedyne tutaj zadanie nocne. Ale oby, bo... strasznie ciemny jest ten filmik. Mam nadzieję, że wam to bardzo nie będzie przeszkadzało. Wracamy już do niego. Damy mu tą wodę, skoro tak bardzo je chciał. No, ale zamkniemy drzwi. Ja tak wolę mieć drzwi zamknięte. Cześć, kolego. Przyniósł? Pewnie, że mam. Proszę, o! K stolu. No, pewnie, że sobie usiądę. Zagotujemy wodę. A, czyli on już... Szybko, szybko. Na zdrowie, kolego. Na zdrowie. No, coś szczerze, jakaś historyjka się szykuje. Albo nie. Save us to travel. No, nastaje chyba poranek. Przespaliśmy się, napiliśmy się wody, zjedliśmy chyba coś tam.
Szkoda, z tego niedźwiedzia nie mogliśmy upiec, bo no nie oszukujmy się, jakbyśmy byli w takich warunkach normalnie, w prawdziwym życiu, to prawdopodobnie byśmy tego niedźwiedzia sobie usmażyli. Wtedy raczej by nie było afę. Idziom, Piotrowicz. Idziom. Był checkpoint, ale nie chciałbym tego teraz kończyć. Więc udamy się może do następnego checkpointu. Wiecie co, teraz mam ochotę poeksplorować trochę te domy. Także podbiegniemy sobie do tego pierwszego, który był po lewej stronie, znaczy w sumie drugiego po lewej stronie, ale ten pierwszy wydawał się być niemożliwy do eksplorowania. Tam są drzwi otwarte. Czy coś mnie tu zasta? Halo? Dzień dobry, kolenda. Są zabarykadowane drzwi do góry. Budki, nie budki. Bo raczej nic nie ma. A mogę otworzyć torbę? Nie. A coś tutaj mamy? Jakaś zupka? Nie, zupki nie zjemy. Torby otworzyć nie możemy. Światło możemy im zapalić. Bo Jezus! Ale się wystraszyłem. Myślałem, że to nie będzie działać. Mam jakieś bateryjki. Apteczka. Apteczka się może przydać. Tutaj nic nie ma. No dobra. To nie traćmy czasu i zasuwajmy dalej. Czy tam idziemy? Idziemy. Musisz na nas, kolego, poczekać. Moja siła woli eksploatacji tego wszystkiego sprawia, że po prostu muszę tu wejść i wszystko obczaić. Szafy nie możemy otworzyć. Tu raczej nic nie ma. Czy w szafce coś będzie? Nie możemy otworzyć. To i oczywiście typowe rosyjskie dywany na ścianach. To u nich to jest norma już naprawdę. Wałeczka nie potrzebujemy. Nic tu nie ma. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, biegniemy do naszego gościa. Ale została nam jeszcze ta chatka. Olać go. Halo? Nie no, to wygląda naprawdę jak opuszczone. Chociaż wygląda jakby niedawno się to paliło tutaj. Halo? Schody również zostawione. Tu nic nie ma. O, tu mamy wodę. Wodę sobie weźmiemy. Nic więcej już tu chyba nie znajdziemy. Dobra. Biegniemy do naszego gościa. Pomyka, pomyka. Dobra, biegniemy z nim już. Tam coś jeszcze jest, ale tam nie idę. Już. Zobaczcie, to jest typowa rosyjska infrastruktura. Rury gazowe idące ponad drogą. U nas to wszystko idzie pod ziemią, a u nich to wszystko idzie nad drogą. Ciekawe, nie? Jak ktoś się wali. Kurde, on tak szybko chodzi, nie sprawdza żadnej miejscowej. No co to jest? To jest jakaś pułapka. Przeskoczymy to? Stawili pułapkę na mnie. O, można sobie pograć jakiegoś Mozarta. Czy jakiego Chopina. Ale tu jest żarełko? Nie, myślałem, że to jest żarełko. Coś tu mamy? Nożyk. Poproszę to otworzyć. Ty, krew. Halo? Czy to da się otworzyć? O. Ty, sztabki. Złota czy żelaza? Chyba złota, nie? O, fuck. Chyba troszkę zapomniałem o tej pułapce. No dobra, idziemy dalej.
Włączymy sobie notareczkę. Cześć, kolego. Kuty ją. No muszę to zwiedzić, no muszę, po prostu nie ma innej opcji. Nie, nic nie widziałem w zeszłej nocy. Żadnych pułapek nie ma. Chciałbym się znowu na coś nadziać. No. Tu raczej nic nie ma. Szafy chyba nie możemy otwierać. Nie wiem czemu. Tu jakaś notka, chcecie, to sobie możecie przeczytać. Zastopujcie po prostu filmik. A ja nie chcę tracić na to czasu, bo i tak już troszkę to nagrywam. Dobra, tu nic nie było, idziemy dalej. Ja mam zwiedzić wszystkie te domy. O, on chce iść po wodotych. Czyli coś to chyba będzie. Coś to chyba musi być, skoro on faktycznie ciągnie do tych domów. Taka czysta woda. Świeży ogień. Jakaś dupera tu jest. Coś tu jest? Oprócz kubki chyba nic. Halo? Proszę pani? Ej, siekierka. Mam siekierkę. Jak ona mnie zaatakuje, to zejdę na zawał. O! Holy shit. Proszę pani, jak gdzie ona jest? Chyba tutaj, nie? Ale nie możemy się dostać tam. Ej, ja mogę posuwać te rzeczy. Halo? Gdzie ona się rusza? Holy shit. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze. Ale ją zaciupałem. Powiedzmy, że skróciłem jej męki, nie? Przykro mi. W zasadzie to nie, ale... Ale ją zaciepałem. Znaczy padać deszcz. Widziałeś to? Czy ty to widziałeś? Zaciepałem babę. Chodź dalej, chodź. Chodź dalej, chodź. Było, minęło. Kurczę, wypadałoby skończyć odcinek, nie? Czy ktoś tutaj jest? Nie. Tutaj też nie. Jakieś półeczki, apteczka, coś, nie? Kurde, teraz mam stracha. W sensie, no może nie stracha, ale będę się bardziej rozglądał. Tu nic nie ma. Idziemy dalej. Wiecie co? Zróbmy tak. Kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że coś tam troszkę tych emocji było. Oczywiście, jak chcecie więcej, zapraszam do subowania, do lajkowania tego filmiku i widzimy się w następnym odcinku. Siemanko!